środę obradowała Rada Powiatu. Na sesji wybrano 5. członka zarządu powiatu. Został nim Krzysztof Korda. Ponadto zatwierdzono składy 2 komisji stałych rady. Druga sesja Rady Powiatu obecnej kadencji rozpoczęła się od sprawozdania starosty Mirosława Augustyna z bieżącej działalności zarządu powiatu. Na zakończenie raportu poinformował on, że po wielu próbach starostwo sprzedało nieruchomość w Tczewie przy ulicy Kołątaja 5, tak zwaną willę przy parku, dzięki czemu budżet powiatu zwiększył się o ponad 500 000 zł. Następnie radni przyjęli informację o wykonaniu budżetu za 3. kwartał tego roku. Sprawozdanie przygotował również inspektor ochrony środowiska Radosław Rzepecki. Część sesji poświęcona głosowaniom nad uchwałami rozpoczęła się od jednogłośnego przyjęcia wysokości wynagrodzenia starosty tczewskiego. Radni przyjęli także do realizacji uchwałę o nieznacznej korekcie budżetu. Następne przyjęte uchwały dotyczyły zmniejszenia zadłużenia powiatu poprzez wykupienie obligacji na kwotę 1,5 mln zł. Ponadto uchwalono powołanie 2 komisji stałych rady. Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Dariusz Godlewski, a Komisji Rewizyjnej Piotr Łaga. W głosowaniu nad ostatnią w tej sesji uchwałą powołano 5. członka zarządu powiatu. Przy 17 głosach za i 5 przeciwnych został nim Krzysztof Korda z Porozumienia na Plus. Sytuację dotyczącą strategii wyborów personalnych w Radzie skomentowała krytycznie Barbara Kamińska z Prawa i Sprawiedliwości. W dwóch sesjach odbywały się jednak wybory, podział funkcji i stanowisk i chciałabym się troszeczkę króciutko bardzo do tego odnieść. Tak jak na poprzedniej sesji powiedziałam, że z woli tutaj większości jesteśmy opozycją i to taką bardzo, że tak powiem, głęboko schowaną. Natomiast w takiej roli się odnajdujemy i to ostatnie głosowanie niestety też takie było, że na kandydatów naszej listy zagłosowało 910 osób. To jest 34,6% wszystkich oddanych głosów. I to, że nam Państwo nie przeznaczyliście jakiejkolwiek funkcji w tej kadencji, my to przyjmujemy ze zrozumieniem. Tak też czasami musi być. Natomiast uważamy, że jest to taki brak, może za dużo powiem, ale właściwie takie kompletnie zignorowanie tych 10 910 osób, czyli ludzi, którzy na nas oddali swoje głosy. Mimo tej sytuacji, tak jak powiedziałam poprzednio, będziemy opozycją merytoryczną, chociaż krytyczną. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom radny Stanisław Smoliński z PiS poprosił o informację na temat obligacji powiatu, a radny Piotr Odyja z PNP domagał się podania przyczyny rozwiązania umowy o przebudowie części drogi powiatowej łączącej się z obwodnicą Pelplina. Jeszcze przed świętami Rada Powiatu będzie obradować ponownie. Na ostatniej tegorocznej sesji zostaną ustalone składy pozostałych komisji i odbędzie się głosowanie nad budżetem powiatu na 2019 rok.